On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. To słowa z 33 psalmu. Jezus, obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. To słowa z Ewangelii Marka, z 4 rozdziału. Sobota kończy tydzień. Tydzień, który przyniósł tak wiele smutnych wieści. Nasze myśli kierujemy często do osób, których już będzie nam bardzo brakowało. Księdza biskupa Jana Szarka, księdza Piotra Wowrego. Nasza Łódź tak od wielu miesięcy kołysana jest przez wicher i sztorm. Coraz częściej boimy się, słuchając tego, co dzieje się wokół nas. A dzieje się to namacalnie. Tych dwóch zacnych duchownych zabraknie między nami. I wielu innych, którzy z powodu koronawirusa umarli. A my płyniemy tą miotaną łodzią. Szukamy jakiegoś sensu w tym wszystkim, co jest wokół nas. Zastanawiamy się, zadajemy pytania, dyskutujemy. A Jezus mówi: ucisz się, umilknij. Może właśnie w tych czasach tak bardzo potrzebujemy wyciszyć się i Jemu powierzyć prowadzenie łodzi naszego życia. Zaufać Mu bardzo. Oddać się Jego prowadzeniu. To ważne. Siedząc tu teraz w kościele pustym, myślę, że tak naprawdę wszystkie nasze troski i kłopoty w tym trudnym czasie musimy powierzyć Jemu. Nie wiemy, co nam da jutro, co przyniesie pojutrze, ale możemy żyć wiarą i nadzieją, że wszystko to jest w rękach naszego Pana i Zbawiciela. Jezus wciąż czuwa. Nawet kiedy wicher i sztorm miota naszą łodzią życia, świata, w którym żyjemy. Żyjąc nadzieją, powierzajmy się Jemu. A On, głęboko w to wierzę, uciszy tą burzę, wicher, bo jest Bogiem, który nas kocha i tym, który chce wciąż być częścią naszego życia. Ufajmy Mu tak bardzo w tych trudnych czasach.
tego zaufania i powierzenia Mu naszych dróg potrzebujemy. Amen.